Ewa, to w takim razie jeszcze trendy makijażowe na 2000, sezon kolejny 2023-2024. Totalnie mnie nie obchodzą. Naprawdę? Totalnie mnie to nie obchodzi. W ogóle najfajniejsze w dzisiejszych czasach jest to, że jeśli chodzi o modę, urodę, że w końcu powoli mamy dowolność. Znaczy, zawsze ją mieliśmy, prawda? Ale jeśli chodzi o taką presję kultury, zaczynamy naprawdę mieć dowolność, więc korzystajmy z niej i miejmy trendy po prostu. No właśnie, ty na tym, że chyba byłaś trochę taka zawsze inna, bym powiedziała, pod tym względem, że nie szłaś za tymi trendami. Zdobyłaś właśnie i swoją popularność i super, że zostałaś później też bardzo doceniona, bo znalazłaś się nawet w rankingu po prostu jako jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Jak ty się czujesz w ogóle z tymi tytułami? Nie myślę o tym na co dzień, bo człowiek mógłby zwariować i mogłoby ego w ogóle gdzieś poszybować w górę. W ogóle o tym nie myślę, tylko myślę tak naprawdę o sobie, o rozwijaniu swojej pasji i o mojej publiczności. To jest dla mnie najważniejsze, po prostu. A co byś jeszcze chciała przekazać swoim odbiorcom, którzy to są często bardzo młodymi osobami? Ja pamiętam w ogóle, jak pierwszy raz Cię zobaczyłam i kupiłam też Twoją książkę makijażową. Wtedy to był istny szał, ale on wciąż jest. Ja widzę, cały czas oglądam Twoje filmiki na YouTubie i teraz też na TikToku. Co byś im chciała jeszcze przekazać? Myślę, że nie ma nic takiego dodatkowego, co mogłabym teraz przekazać, bo ja robię to po prostu codziennie, cały czas. Cały czas dla mnie bardzo ważne są wartości, które spajają człowieka, a wygląd jest zabawą. Jest zabawą i żeby był zabawą, żeby był czymś lekkim, a nie właśnie przymusem, czy jakimś wymogiem, czy trendem, do którego trzeba dążyć. A zauważyłaś, że właśnie to się zaczęło zmieniać, że już teraz nie ma aż takiego mocnego tego kultu? Kobiety jednak chcą wyglądać po prostu naturalnie? Jest kult na naturę i to też jest, to się nadal sprzedaje, więc to jest nadal trend po to, żeby napędzić innych do kupowania nowych, innych rzeczy. W ogóle nie mogę tutaj, bo niektórzy ludzie wyglądają tak super, że w ogóle zezuję tutaj na boki trochę. Warto myśleć o tym trochę bardziej jako big picture, czyli myśleć o tym, czy przypadkiem takie hasła nie są nam wciskane po to, żebyśmy kupowały na przykład więcej pielęgnacji. Więc to są trudne czasy teraz, w których jesteśmy i jesteśmy trochę w takim rozkroku, gdzie naprawdę zdajemy sobie sprawę, że presja, którą sami sobie jako ludzie stworzyliśmy, nie jest dla nas dobra i powoli zaczynamy to rozumieć i wcielać w życie. Więc nadal mamy tą presję, ale powoli staramy się wychodzić i myśleć szerszą perspektywą, patrzeć na człowieka jako na całość. I dlatego sprzeczne sygnały, bo z jednej strony masz wyglądać tak, a z drugiej strony przecież mogę wyglądać jak chcę i o co chodzi, przecież to się kłóci. No tak, bo jesteśmy na samym początku tej drogi. Czyli tak naprawdę my jeszcze nie jesteśmy do końca świadomi, twoim zdaniem, co to znaczy, co to znaczą takie hasła jak body positive i bądź sobą i tak dalej? A nie, w ogóle hasła można sobie wsadzić w d***a, bo przecież chodzi o prawdziwe rozumienie siebie, ludzi, a nie o wykrzykiwanie haseł w ogóle. Przecież hasła nie mają żadnego znaczenia.